Chwała Bogu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogliśmy się zgromadzić na tym miejscu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że są ci, którzy nas oglądają, że reszta Kościoła ogląda nas w swoich domach. Pan jest wielki, cudowny, On chce dać nam dzisiaj wiele radości. My się radujemy z tego, nasze serca, moje serce, wierzę, że serca większości z nas są przepełnione tą wielką radością z tego powodu, że wspominamy o tym, co dokonało się na krzyżu Golgoty, że nasz Pan zmartwychwstał i żyje, halleluja. A skoro On żyje, to mamy żyjącego Boga, mamy żywego Boga, Boga, do którego możemy przychodzić. Gdyby On nie żył, słuchajcie, nasza wiara nie miałaby żadnego sensu, ale On żyje, halleluja. On dał wiele dowodów swojej łaski, On dał wiele dowodów w naszym życiu. On nas błogosławi, On chce dla nas wszystkiego, co najlepsze, więc bracie i siostro, raduj się w Panu, raduj się w Panu. Jak apostoł Paweł pisał, radujcie się, jeszcze raz mówię, radujcie się w Panu, halleluja. Niechaj imię Pańskie będzie wywyższone, niechaj Jemu będzie oddana wszelka chwała, a my Go pragniemy, my Go szukamy, my chcemy Go doświadczać. I wierzę, że dzisiaj będziemy mieli taką możliwość, więc otwórz swoje serce i przyjdźmy teraz do Pana w modlitwie. Przyjdźmy do Pana w modlitwie. Zanim zaczniemy śpiewać i grać pieśni dla Jego chwały i zaprośmy Go, by On przyszedł. Powiedzmy, wyraźmy przed Nim swoje pragnienia, że Go potrzebujemy, że nie chcemy bez Niego żyć, że potrzebujemy się z Nim spotkać, Go doświadczać. Niech On przyjdzie, niech przyjdzie Jego słodka obecność, że pragniemy oglądać piękno Jego. O Boże, jesteś taki cudowny. Przyjdźmy do Pana w modlitwie, zachęcam każdego z nas. Wspaniały Boże, jesteś wszystkim dla nas. Jesteś wszystkim dla nas, Panie, i gdy Cię bardziej poznajemy, tym bardziej sobie zdajemy z tego sprawę, że Panie, jest sens istnienia, sens naszego życia jest tylko w Tobie, bo Ty stworzyłeś nas, Panie, dla siebie. Ty stworzyłeś nas, abyśmy żyli i byli szczęśliwi, Panie, i mieli z Tobą społeczność. I Boże Święty, my chcemy Cię poznawać. My chcemy, Panie, do Ciebie przychodzić, by mieć z Tobą społeczność. I Panie, dziękujemy Ci za to, że to wszystko jest możliwe dzięki Twojemu wspaniałemu odkupieńczemu planowi. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty przyszedłeś na świat, że Ty żyłeś na świecie, że, Panie, pokazałeś nam Ojca, pokazałeś uczniom Ojca, nam pokazujesz przez karty Słowa Twojego. I Boże Święty, nasz cudowny Panie Zbawicielu, oddałeś życie swoje za nas, aby nasze grzechy mogły zostać w Tobie przebaczone. I Ty zmartwychwstałeś i żyjesz. I Panie, ta wielka radość wypełnia nasze wnętrza. Boże Święty, uczniowie, gdy przyszli do grobu, zobaczyli, że nie ma Ciebie, wystraszyli się, nie wiedzieli, co jest. Ale Panie, gdy Ty się im objawiłeś, wielka radość wypełniła ich wnętrza. Panie Święty, my naprawdę radujemy się z tego, Panie, bo poznaliśmy Ciebie, bo doświadczyliśmy Ciebie, bo Ty stanąłeś na drodze naszego życia i Panie Święty, pokazałeś nam, że nas miłujesz i kochasz. I Panie, od tego czasu chcemy Cię doświadczać, chcemy Cię poznawać, chcemy, Panie, iść za Tobą. I Panie, dzisiaj zgromadzeni, Panie, w to niedzielne, Panie, ten niedzielny poranek świętujemy i celebrujemy, Panie, zwycięstwo na krzyżu, zwycięstwo nad śmiercią, przebaczenie naszych grzechów i mówimy, że jesteśmy w Tobie wolni, halleluja, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że jesteśmy nowymi stworzeniami, a Ty masz dla nas wspaniałe rzeczy, cudowne rzeczy, do których chcesz nas prowadzić. Panie, daj, by w każdym z nas było to pragnienie, by słyszeć Twój głos i podążać za Tobą. By, Panie, nie oglądać się na boki, ale by iść za Tobą, by doświadczyć Ciebie, by spotkać się z Tobą. Ja błogosławię, Panie, moich braci, błogosławię moje siostry, każdą osobę, Panie, która uczestniczy w tym nabożeństwie. Niech każdy z nas ma dobry czas, czas z żywym Panem Jezusem, halleluja. Imię Twoje niech będzie wywyższone. Błogosławimy Cię, halleluja, halleluja, amen. Chwała naszemu Panu, cudownemu Zbawicielowi. Raduj się, bracie i siostro, i oczekuj, miej to pragnienie, żeby wielka radość wypełniła Twoje wnętrze, by Pan przyszedł i z Tobą się spotkał, byś Ty przyszedł i przyszła do Niego, a my będziemy śpiewali Chrystus Pan dziś zmartwychwstał. Alleluja, alleluja, alleluja. Chrystus Pan dziś zmartwychwstał, alleluja. Wszędzie słychać pienia chwał, alleluja. Tryumfalna pieśń roczni, alleluja. Niebo, ziemia, Boga czci, alleluja. Skończył Bóg zbawienia w nas, alleluja.
Panie, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, radujemy się przed Tobą i śpiewamy, że Ty zmartwychwstałeś rankiem dnia trzeciego. Halleluja, jak mówi Twoje słowo. Rankiem dnia trzeciego, tak jak Jezus rzekł, zwyciężył strach, zwyciężył śmierć i z grobu powstał sam. Mamy teraz nowe życie, halleluja, i królestwo, które wiecznie trwa. Halleluja, halleluja.
wywyższamy Cię, Panie nasz. Chwalimy Cię, Panie nasz. Jesteś życiem naszym, chwałą naszą i siłą naszą, zbawieniem naszym. Tobie chwała, hosanna, krzycz hosanna, raduj się, wesel się, bracie i siostro, w Panu, bo Twój Pan żyje, On żyje i Ty masz życie w Nim, halleluja!
tak nasz Panie Tobie, tylko Tobie. Wszelka cześć i wszelka chwała. Bo Panie, życie nasze zawdzięczamy Tobie. Bo Panie, z łaski Twojej żyjemy. I Panie, nie dyskutujemy z tym. Panie, to nie ma żadnej dyskusji. Panie, Ty jesteś tym, który nas zbawił. I Tobie należy się wszelka chwała. A my, Panie, Twoje dzieci, ci, którzy, Panie, poznali Ciebie, którzy doświadczyli Ciebie, bo Panie, nie poznaliśmy Ciebie tak, jak pragniemy Cię poznać. Bo chcemy Cię bardziej poznać, bliżej do Ciebie przyjść. Panie, my Tobie oddajemy cześć i chwałę. I wywyższamy Ciebie i dziękujemy Ci tak, jak śpiewaliśmy, że Panie, w tym krzyżu jest nasze zbawienie. Ty, Boże Święty, dokonałeś wspaniałe dzieło, wielkie dzieło odkupienia całej ludzkości. Wszystkich tych, którzy zgrzeszyli, dałeś im szansę, by mogli przez Ciebie przyjść do Ojca. Ty jesteś Zbawicielem, Ty jesteś drogą, Ty jesteś ratownikiem, Ty jesteś przyjacielem, Ty chcesz wszystkiego, co najlepsze. O Boże Święty, wywyższamy Cię. Chwałę, cześć Tobie oddajemy i śpiewamy: Jezu na krzyżu zniosłeś śmierć, a zmartwychwstaniem dowiodłeś, że od grzechu możesz zbawić nas. Halleluja. Jesteśmy zbawieni, jesteś zbawiony. Jeśli poznałeś Jezusa, zaczynajmy już. Jeśli poznałeś Jezusa, jeśli spotkałeś się z Nim, jeśli oddałeś Jemu swoje życie, oddałaś Jemu swoje życie, jesteś zbawiony, jesteś zbawiony. Twoje imię zostało zapisane w księdze żywota. Nie zapominaj tego, ale pamiętaj o tym i wielbi Boga. Halleluja. Jezu na krzyżu zniosłeś śmierć, a zmartwychwstaniem dowiodłeś, że od grzechu możesz zbawić dziś, więc proszę, daj zbawienie mi. Moje życie znał więc wiek, a Ciebie, Panie, życzyć chcę. Moje życie znał więc wiek, a Ciebie, Panie, życzyć chcę. Życiu chcę. Jezu na krzyżu zniosłeś śmierć, a zmartwychwstaniem dowiodłeś, że od grzechu możesz zbawić dziś, więc proszę, daj zbawienie mi. Moje życie całkiem zmień, dla Ciebie, Panie, żyć chcę. Moje życie całkiem zmień, dla Ciebie, Panie, żyć już chcę. Chcemy poznawać i Panie, nie chcemy tracić naszych dni. Ty, Panie, powiedziałeś przez swoje słowo, przez psalmistę. Halleluja. Panie, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. I Boże Święty, my chcemy. My chcemy, Panie, to wyraźnie widzieć. Boże Święty, i nie marnować czasu, który mamy tutaj na ziemi, na rzeczy, które nie mają żadnego znaczenia. Ale Panie, chcemy trwać w tym, co Twoje Słowo mówi. Chcemy, Panie, zbliżyć się do tego objawienia, które miał sługa Twój Paweł, Panie, który powiedział, że wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką jest poznanie Chrystusa. Chcemy, Panie, wejść. Chcemy wejść na tą drogę i chcemy iść naprzód. Bo Panie Święty, chcemy więcej Ciebie, bo chcemy napełniać się Tobą, bo potrzebujemy Cię do naszego życia, Panie, bo wiemy, co jest, wiemy, co, oglądamy te rzeczy, oglądamy, Panie, czasy, Ty pokazujesz nam przez słowo prorocze, w jakim czasie żyjemy i my, Panie, nie chcemy się rozminąć z Tobą, ale chcemy iść za Tobą, chcemy iść drogą Twoją, którą Ty nas będziesz prowadził, na której będziesz nas uczył to, co nam będzie wychodziło na dobre. Halleluja. O, chwalimy Cię i wywyższamy. I, Panie, radujemy się dalej, śpiewając, że Chrystus, Pan zmartwychwstał i żyje. Halleluja. I w Nim jest Twoja szansa, w Nim jest moja szansa, w Nim jest nasze życie. Halleluja. Gwarancja naszej przyszłości. Halleluja.
nasz Ty żyjesz. Ty żyjesz, radujemy się z tego, wielbimy Ciebie, wywyższamy Ciebie. Panie, to jest nasze wielkie szczęście, że mamy Boga, że mamy nie jakiegoś tam Boga, który nie istnieje, który nic nie może zrobić, ale Ciebie, żywego Boga, który, Panie, zmartwychwstał i powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, halleluja, który posłał nas, który napełnił nas swoim świętym duchem, który chce, abyśmy szli. I tak jak Ty, Panie, nam pokazałeś, mówili, idźcie i mówcie, pójdźcie i mówcie, przybliżyło się Królestwo Niebios, przybliżyło się Królestwo Niebios, halleluja. Boże nasz, miłujemy Cię i chcemy, Panie, wejść. Chcemy wejść, Panie, pod Twoje namaszczenie. Boże Święty, Ty mów do nas, Ty przemieniaj nas. Ty pokazuj, Panie, to, co jest brudne i nieczyste. Przypominaj nam, Panie, by nikt nie miał żadnej wymówki, ale by wszyscy to wiedzieli, Panie. I kto chce, Panie, pójść za Tobą, by wyrzucił to. Pozbył się, Panie, wszystkiego, co w jakikolwiek sposób ogranicza. Zatrzymuje, Panie, Twoje błogosławieństwo do życia naszego. Potrzebujemy Cię i chcemy iść za Tobą. My Twoje dzieci, my Twój lud, my Twój naród, halleluja, stworzeni na obraz i na podobieństwo Twoje. Wielbimy Cię i wywyższamy. Halleluja. Halleluja. Wspominam dziś męczeństwa dzień, gdy Jezus Cię krzyżu zmarł. I z krzyża zdjęli wreszcie go, aby w Józefa złożyć grób, a wejście zamknął ciężki głaz i Mesjasz swą ciszy tam. Uwielbiaj Boga i Pana chwał, wywyższaj Jego imię wciąż, co wciąż za Nim śpiewaj pieśni.
nasz Jezus, Twój Jezus. Powiedz do siebie: mój Jezus, halleluja, Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym przyjacielem, naszym Zbawicielem, Panie. My wierzymy w to, my wiemy, Panie, że Ty chcesz i zapraszasz nas, abyśmy przychodzili do Ciebie i mieli z Tobą, Panie, intymną społeczność, jak z najbliższą i najdroższą nam osobą, i pragniemy tego. I chcemy, Panie, do Ciebie przyjść, chcemy Cię poznać, Boże Święty, bo Ty tak bardzo nas umiłowałeś. Panie, my mamy zamknięte umysły, bo nie wiemy, co jest właściwe, ale Boże Święty, chcemy, byś Ty przemienił nasze myślenie, byś w swojej łasce, przez łaskę swoją dał, Panie, abyśmy potrafili przemienić, Panie, się przez odnowienie swojego umysłu. Chcemy się napełniać, Panie, Tobą, Twoją obecnością, Twoim słowem, Panie, przepełnić się, by, Panie, w nas zajaśniała jasność, by światło w nas zabłysło, halleluja, byś Ty, cudowny Duchu Święty, który jesteś w nas, rozjaśnił wszelkie mroki, halleluja. Zbawiciel świata zmarł niewinnie. Na krzyżu Jego krew przelana za nasz grzech, czuł ciężar wszystkich win na sobie. Na zawsze On, to nie ma.
nas odrzucony jest, nie mogło zniszczyć nic miłości Twej. O śmierci, gdzie Twa moc, Król chwały objął tron, On odniósł już zwycięstwo. Tak, nasz Panie, Ty odniosłeś pełne zwycięstwo. Ty odniosłeś pełne zwycięstwo, Panie, my jesteśmy tacy, przepełnieni, Panie, dumą, szczęściem i radością, że, Panie, możemy do Ciebie należeć, że należymy do Ciebie. Bo, Panie, Ty nas wyrwałeś, Ty nas wziąłeś i wyrwałeś, Panie, z królestwa tego świata, z królestwa ciemności i przeniosłeś do królestwa Syna swojego umiłowanego, w którym mamy odpuszczenie i odkupienie grzechów. Panie, dziękujemy Ci, że nasze imiona zostały zapisane w Księdze Żywota, że, Panie, jesteśmy po Twojej stronie, że Ty jesteś zawsze z nami. Panie, bo Ty nie jesteś Bogiem, który umarł i o którym wspominamy tylko, Panie, czytając Twoje Słowo. Ty jesteś Bogiem, którego życia doświadczamy, pomocy doświadczamy każdego dnia. Gdy do Ciebie wołamy, gdy do Ciebie przychodzimy, Ty, Panie, słyszysz nas głos, bo Ty, Panie, chcesz, bo Ty chcesz, abyśmy się nauczyli, Panie, korzystać z tego, co Ty dla nas wywalczyłeś, co Ty, Panie, nam dałeś, bo Ty umarłeś za grzechy nasze, bo my wyższamy Cię, halleluja. Chwałę i cześć Tobie oddajemy. Jesteś żywym Panem naszym, Zbawicielem naszym. Osławimy Cię, wychwalamy Cię. Tobie chwała i cześć, okrągamy Cię. Zmartwychwstały Pan, żyjący Bóg, Zbawca nasz, Ojciec nasz, Boży Duch, ona zawsze. Boże, wielbimy Cię, wielbimy Cię, serca nasze przepełnione są wdzięcznością i chcemy, Panie, przebywać blisko Ciebie, chcemy napełniać się wszystkim, co Ty dla nas dajesz, bo, Panie, wszystko, co od Ciebie pochodzi, jest dobre, Panie, bo wszelki dar dobry, wszelki datek doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. Wszystko, co dobre od Ciebie pochodzi. Chcemy, Panie, brać to, co Ty masz dla nas. Chcemy, Panie, brać, co Ty masz dla nas. Dlatego prosimy Cię, mów do nas przez teraz swoje święte słowo. Bo chcemy, Panie, słyszeć Twój głos. Bo chcemy, Panie, rozumieć to, co Ty do nas mówisz. Objawiaj nam, kochany, cudowny, święty Duchu, który jesteś pomiędzy nami. Objawiaj nam słowo. Słowo, które będziemy słyszeli, by ono wydawało owoc w życiu naszym. By, Panie, objawiało nam rzeczy, których nie rozumiemy, a Ty chcesz, byśmy je zrozumieli, doświadczyli ich. My poddajemy się Twojemu prowadzeniu. My błogosławimy pastora, który będzie, Panie, usługiwał Twoim słowem. Panie, daj, by mówił to, co Ty chcesz, by było powiedziane. Nie to, co on chce mówić, ale to, co Ty chcesz, by było powiedziane. Uzdolnij go, Panie, namaść go i włóż, Panie, swoje słowo do jego serca. Niech przekaże, Panie, w namaszczeniu Twojego ducha to wszystko, co, Panie, Ty położyłeś, co mu objawiłeś. My błogosławimy go w Twoim imieniu i oczekujemy na Twoje błogosławieństwo. Błogosław swój lud, błogosław swoje dzieci. Panie nasz zmartwychwstały, który żyjesz, halleluja, który zwyciężyłeś. Wielbimy Cię, wywyższamy Cię i chwałę Tobie oddajemy. Chwała niech będzie oddana Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Świętemu Duchowi. Alleluja, alleluja, amen. Amen, alleluja. Weźmy Biblię w swoje ręce i złóżmy Panu naszemu wyznanie i powiedzmy tak: to jest moja Biblia. Jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Potrafię wszystko, o czym Biblia mówi, że potrafię. Dzisiaj będę nauczany Słowa Bożego. Więc śmiało wyznaję, że mój umysł jest odważny, a moje serce jest otwarte
Nigdy już nie będę taki sam. Bo teraz będę przyjmować nieskażone i niezniszczalne, wiecznie żywe ziarno Słowa Bożego. Alleluja. Amen. Amen. A teraz posłyszymy świadectwo. Brat Robert przekaże to, co mu leży na sercu. Panie Bogu, bracie, siostry, po trochę długiej mojej nieobecności, ale już jestem. Nie będziecie na mnie skazani już na dłużej. Chciałem powiedzieć o tych perypetiach, które mnie spotkały, pozytywne perypetie w szpitalu i to na świadectwo dla was, bo wiem, że cały zbór, nie będę wymieniał po nazwiska, bo mogę kogoś pominąć, tyle tego było, tych osób, ale wiem, że wszyscy modlili się, nie tylko tu w Białej, ale też i nawet za granicą modlili się o tą moją tą sytuację. Powiem tak, od 5 marca, tak dobrze mówię, 5 marca nie czuję bólu biodra, przez 8 lat czułem ból biodra cały czas. A od października, kiedy COVID przeszedłem, to było już nie do zniesienia. Ale 5 marca, dokładnie o godzinie 10, ból ustał. Bo tego miejsca, tej kości już nie było w moim organizmie. Była inna, plastik pojawił się. W pracy miałem 8:30 w piątek, jako jeden z pierwszych tej grupy, co miała być tego dnia operowana. Asystowała siostra Monika Babula, żona Jacka. Tu Jacka nie ma, ale jest teściowa. Pozdrawiam serdecznie, niech Bóg będzie błogosławiony za siostrę. Bóg otaczył mnie niesamowitym pokojem, a się pacjenci dziwili, co po mnie szli na operację, że ja się niczego nie boję. Chociaż człowiek jest taki, że boi się, może boi się, bo nie wie, co go czeka. Jakbym miał co tydzień operację, bym wiedział, prawda? A tak pierwszy raz w życiu miałem coś takiego i nie bałem się w ogóle, bo modliliście się. Pokój był niesamowity, a jeszcze było widzenie u jednej osoby, że na bloku operacyjnym nawet przygotowanie do operacji było pełne aniołów, oprócz tych lekarzy, co tam byli, pielęgniarek, które mnie tam obsługiwały. Było takie widzenie, że lekarze, którzy się spocili w czasie operacji, aniołowie im wycierali czoła, dotykali ich rąk, żeby oni mieli siły, coś im na ucho szeptali, co jak oni operowali. Pokój był niesamowity, ja, wiecie, takiego pokoju nigdy nie odczułem jeszcze, nie odczuwałem. Po operacji, operacja trwała 1:15. Inne operacje trwały ponad 2, prawie 3, moja 1:15. Nic nie czułem, tylko słyszałem odgłosy drwalskie, tak powiem. Przyrzynanie, walenie młotkiem, takie rzeczy, to słyszałem. Ale to jakby było ktoś obok, coś robił w innym pomieszczeniu. Nie przyswajałem, że to o mnie chodzi. W połowie soboty już, w piątek o 10 już było po operacji, leżałem, potem w połowie soboty już kazali mi wstać z łóżka, ja się ucieszyłem, bo tam już naciskałem na nich, kiedy będę wstawał, to musieli mi uspokajać, bo jeszcze za wcześnie. W połowie soboty już chodziłem na balkoniku, potem już wieczorem w sobotę wziąłem kulę i bez wiedzy lekarzy poszedłem na schody chodzić. Poszedłem na 6 piętro, na 3 byłem, na 6 poszedłem, wróciłem, to dostałem oczywiście obsuwę od pielęgniarki za wcześnie, o 2 dni. Ale ja czułem, że muszę to zrobić i zacząłem chodzić. Po 5 dniach wypuścili mnie ze szpitala. Akurat tak Bóg zdarzył, że miałem termin rehabilitacji. To dzięki Bogu, tylko i wyłącznie dzięki Bogu, lekarze mówią, że jestem z rehabilitacją na 6 tygodni do przodu. Teraz przyszedłem o 2 kulach, bo myślałem sobie, że ktoś może mnie delikatnie potrącić, coś takiego, nie? Noga mi nie boli, tylko rozciągam nogę, bo te ścięgno pachwinowe nie pracowało od 8 lat. Bo chodziłem, wiecie, przykurczony chodziłem, on nie pracowało. Ja musiałem je co chwilę je rozciągam. Muszę spać na plecach przez miesiąc czasu. Zero jazdy przez 2 miesiące samochodem. Na boku nie mam prawa spać przez jeszcze miesiąc. Ale bólu nie czuję kompletnie, żadnego. Tylko ścięgna rozciągam, bo są skurczone, muszę je porozciągać. Trochę, po parę dni mieszkaliśmy u braci Bractwa Ślusarskich. Siostra Agnieszka podała mi ćwiczenia, które ćwiczę. I powiem tak,
niech Bóg będzie uwielbiony, bo jest taki wspaniały werset. Nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. I tak się stało. Dlatego dziękuję przede wszystkim Bogu i wam wszyscy, kochani moi, za modlitwy. Bo wiem, że się o mnie modliście. Dziękuję wam z całego serca za wszystko, co od was otrzymałem. I niech was Bóg błogosławi, bracia i siostry. Modliliśmy się i modlimy nadal, aby Bóg wszystko uczynił bardzo dobrze. Czyli chwała Bogu za plastik, prawda? Bóg jest naprawdę cudowny i błogosławi. I radujemy się i cieszymy się, że brat Robert jest wśród nas znowu. A ja chciałem dzisiaj poruszyć ważne zagadnienie. Temat, który w zasadzie jest na czasie. Teraz w czasach ostatecznych jest bardzo ważnym zagadnieniem. Mianowicie musimy podjąć walkę o wiarę. Wydawałoby się, dzisiaj to się radujemy ze zmartwychwstania. W piątek wspominaliśmy ukrzyżowanie, ale też zmartwychwstanie wspominaliśmy, bo się cieszymy, bo Jezus Chrystus, ponieważ i tak dał się przybić do krzyża, to i tak zmartwychwstał i zwyciężył śmierć. Amen? Chwała Panu naszemu. Ale my mamy ważne zadanie do wypełnienia na tym świecie. I na początek będziemy czytali z listu Judy, z pierwszego rozdziału, on ma tylko jeden rozdział. Przeczytamy 3-5 wersetu. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. I jeszcze 1 Tymoteusza, 1 rozdział od 15 do 19. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteusza, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami wierze. Czytamy o zbawieniu, jako o błogosławieństwie przysługującym każdemu wierzącemu. Każdemu wierzącemu przysługuje zbawienie. A więc jeśli wierzysz, masz. Jeśli wierzysz, otrzymujesz. W świadectwie słyszeliśmy też. Wierzymy, więc Bóg naprawdę wysłuchuje nas i dopomaga nam w życiu naszym. To jest naprawdę ważne. Podkreślona jest w tych przeczytanych słowach rola wspólnoty. Wspólnoty, kościoła, zboru. Jedności między wierzącymi, to, że Bóg nie ma względu na osobę. Bóg naprawdę nie ma względu na osobę i każdego człowieka traktuje jednakowo. Nie ma lepszych i lepsiejszych, są po prostu wszyscy, którzy są traktowani na równi. I dlatego wiedzmy, że jesteśmy w oczach Bożych naprawdę drogocenni i ważni. Jednak podjęcie walki o wiarę jest absolutną koniecznością w obliczu pojawiającego się problemu z odstępstwem i z odstępcami. Żyjemy w czasie, kiedy jest chyba maksymalnie posuwające się do przodu odstępstwo. Nie było takich czasów, w których odstępstwo miało aż taki wielki charakter bojowy wobec wszystkich ludzi żyjących na ziemi. Ludzie zaczynają absolutnie jawnie występować przeciwko Bogu. Wiedzmy, że my mamy zadanie do wypełnienia.
Jako wierzący człowiek, jako chrześcijanin, nie masz za zadanie siedzieć, spokojnie się przyglądać i liczyć na to, że najważniejsze jest to, abym ja się ostał. Najważniejsze jest to, żebym ja nie stracił wiary. A że inni ludzie ją tracą, no to to jest ich sprawa, więc niech każdy dba o swoją wiarę. Nie, my jako wierzący ludzie mamy podjąć walkę, wojnę. Wojnę z niedowiarstwem, wojnę przeciwko tym takim działaniom szatana, które prowadzą do niewiary absolutnie wszystkich ludzi na całej kuli ziemskiej. Wielu chrześcijan, wielu nawet wierzących ludzi ma w tym czasie problem z rozróżnieniem pomiędzy fałszywą nauką biblijną a prawdziwą nauką biblijną. Tacy ludzie cały czas potrzebują, aby im na nowo przypominać tą prawdziwą naukę, bo się gubią. Nieraz już miałem do czynienia w rozmowach z ludźmi, którzy nie mieli pewności co do tego, jak powinno wyglądać prawdziwe biblijne nauczanie. Mieli wątpliwości co do tego, w co naprawdę my jako wierzący ludzie mamy wierzyć. Słowo Boże jest dla nas absolutną podstawą. My musimy wypowiedzieć wojnę przeciwko błędnej nauce we wszelkiej formie i wzywać do walki o prawdę. Wzywać wszystkich ludzi do tego, żeby walczyli o prawdę Bożą, o to, jaka jest ta prawda, abyśmy występowali przeciwko wszystkim tym, którzy próbują w jakiś sposób tą Bożą prawdę, biblijną prawdę odwrócić do góry nogami, żeby w niej nie było tej prawdy, którą niesie Słowo Boże. Dzisiaj wątpliwości co do tego, że w Słowie Bożym jest absolutna, bezdyskusyjna prawda, jest bardzo dużo. Ludzie w tym czasie zaczynają bardzo dużo na ten temat rozważań prowadzić i pisać. I takie tytuły ostatnio zacząłem widzieć w różnych czasopismach. Czy Chrystus przyszedł naprawdę? Czy Chrystus naprawdę został ukrzyżowany? Czy Chrystus naprawdę zmartwychwstał? No wiecie, niby to nic nowego, dlatego że i w tamtym czasie była taka nauka, że mówcie, że uczniowie w nocy przyszli i go wykradli. Nawet pieniądze im za to dali. Ale to była jakaś garstka ludzi. Dzisiaj to zaczyna być coraz powszechniejsze. Ludzie zaczynają mieć wątpliwości i nawet piszą najprzeróżniejsze artykuły na ten temat i to niby naukowe, wywodzące, że otóż nigdzie w historii nie znaleziono wzmianki o Jezusie Chrystusie. Wiecie, to jest trochę śmieszne, bo nawet tacy ich naukowcy, którzy byli historykami w tamtym czasie, na przykład Flawiusz Józef, pisał o Jezusie Chrystusie. Więc nawet gdyby sięgnęli do tych swoich naukowych pism, to by znaleźli wzmianki o Jezusie Chrystusie, ale można zacytować nie Józefa Flawiusza, można zacytować innych, którzy nic nie wspomnieli, bo nie byli zainteresowani tym i dlatego nic nie wspominali. A my mamy być ludźmi, wierzącymi ludźmi na tym świecie, którzy pobudzają ludzi do tego, żeby wierzyć. Żeby wierzyć, żeby nabierać pewności w tych czasach ostatecznych. Kochani, teorii najprzeróżniejszych w tym świecie jest mnóstwo. Dotyczących Ziemi, dotyczących ludzi, dotyczących wszystkich planet. Najprzeróżniejsze teorie. Czego my mamy się trzymać? No czego mamy się trzymać? Pisma Świętego. My mamy się trzymać Pisma Świętego. Dla nas najważniejsze jest Słowo Boże i dlatego musimy zacząć walkę o wiarę. To jest tak, jak z żołnierzem, który
dla dobra sprawy obiecuje położyć swoje życie. My mamy być takimi ludźmi, którzy dla dobra sprawy gotowi są położyć życie. Zobaczmy, Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i dla dobra sprawy położył swoje życie. Widzimy? Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić ludzi, czyli dla dobra wybawienia ludzi oddał swoje życie. My mamy być gotowi do tego samego. Bóg nie zawsze wymaga od każdego człowieka, żeby swoje życie położył, ale może, żeby zrezygnował ze swoich własnych upodobań, a zaczął naprawdę służyć Bogu i propagować, rozwijać, rozszerzać, zachęcać ludzi do tego, żeby całym swoim sercem wierzyli. Wiara jest wszystkim tym, co niesie ze sobą zbawcza prawda zawarta w Piśmie Świętym. To jest ta wiara. W Judy w pierwszym rozdziale, w 20 wersecie czytamy takie słowa. Budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Siebie samych mamy budować, ale w oparciu o co? Nie o naukę, nie o jakieś badania archeologiczne, ale w oparciu o najświętszą wiarę. Kochani, zdawałoby się, że wiara to jest coś takiego, co między palcami przelatuje. Kochani, Słowo Boże nam mówi, że wiara to jest największy, najwspanialszy i najmocniejszy fundament w życiu człowieka. I bez wiary nic nie wybudujesz. Jeśli będziesz mieć wątpliwości, że Bóg istnieje, że On działa, że On stworzył to wszystko, że On posłał swojego jednorodzonego Syna, że wybawił, że został przybity do krzyża, że został złożony w grobie, że zmartwychwstał. Jeśli te wszystkie prawdy będziemy tylko wspominać jako historyczne wydarzenia, to nic nam nie da. My mamy się budować w oparciu o to, w co wierzymy. Budować się. I wtedy właśnie to budowanie przynosi nam w życiu naszym zupełnie ogromną korzyść. Jak uzdrowienia, jak rozwiązania problemów, jak najprzeróżniejsze błogosławieństwa w życiu naszym. To jest ta podstawa. To wyzwanie do poznania zdrowej nauki, do posiadania umiejętności odróżniania prawdy od błędów, do bycia chętnym, do konfrontowania i atakowania błędów. Jeśli słyszysz błędy, jeśli słyszysz błędną naukę, jeśli słyszysz błędne teorie, to nie możesz po prostu sobie pomyśleć tylko, no oni są w błędzie, oni źle mówią. I idziesz sobie, robisz swoje. Słowo Boże nam mówi, że ty masz się przeciwstawiać. To znaczy masz wypowiedzieć jasno i wyraźnie, że ty owszem wierzysz. Ludzie mogą wtedy okazać się bardzo wrogo do ciebie nastawieni. Niby dlaczego? Przecież nic nie robisz, tylko wierzysz. Ale szatan jest przeciwko twojej wierze. Szatan jest absolutnym przeciwnikiem tego, żebyś budował cokolwiek na wierze. A wiara to jest baza, to jest podstawa. Dlatego nigdy nie pozwólmy się z wiary gdziekolwiek zepchnąć. Boże objawienie, które zostało nam przekazane w formie Pisma Świętego, jest spójne. Nie ma tutaj żadnych luk. Nic nie może w nim ulec zmianie. Ani nic nie może zostać z niego usunięte, ani dodane. Pismo Święte wyraźnie mówi, jeżeli ktoś doda, czytamy to w ostatnim rozdziale Pisma Świętego w objawieniu Jana, jeżeli ktoś doda albo ujmie, tam jest dokładnie to określone, a więc nie możemy nic do tego dodać, nic z tego ująć. Pismo Święte jest pełne, wystarczające i ukończone. Nie trzeba dopisywać do Słowa Bożego jeszcze jakiejś księgi. Niektórzy ludzie próbują dodawać do Pisma Świętego jakieś swoje teorie. Zaczynają twierdzić, że Bóg jeszcze coś im objawił więcej niż w Piśmie Świętym jest napisane.
Jeżeli masz objawienie od Boga, jeśli masz jakiekolwiek proroctwo od Boga, to ono musi się zawierać w Piśmie Świętym. Ono musi mieć absolutną zgodność z tym, co już zostało zapisane. A więc dbaj o to, aby czystość nauki Bożej była absolutnie zgodna z Pismem Świętym. Absolutnie zgodna z Pismem Świętym. Zostało Słowo Boże ustanowione na zawsze. Nie jest tak, że ono było dobre w tamtych wiekach, a w dzisiejszych czasach już nieaktualne jest. Ono jest aktualne i będzie aktualne, aż się ziemia skończy. I ono zostało ustanowione na zawsze. A do jego natchnionej struktury nie można dodać już niczego ponad to, co w nim się znajduje. Jest uświęcona struktura, ułożone tak, że ma tak właśnie być. I nieprawdą jest, że ludzie teraz w wykopaliskach wykopują najprzeróżniejsze w różnych tam naczyniach pochowane księgi, bo i dzisiaj by się znalazło wielu takich, którzy by chętnie dopisali coś do Pisma Świętego. Jeszcze jakąś księgę by dopisali. I byli tacy na przestrzeni wieków, którzy próbowali dopisać. I mówili, że to anioł im się ukazał. I przyszedł i zaczął dyktować. I jeden z nich na przykład na złotych tabliczkach zaczął wypisywać, co anioł dyktował, bo to tam w niebie dla niego było podyktowane. I z tego cała nowa religia powstała. Kochani, Pismo Święte jest zamknięte. Te księgi, które są po prostu i one tam mają być. I nic do tego dodać nie można. Niektórzy próbują dodawać do nich księgi niekanoniczne, uważając je za kanoniczne. I są takie kościoły, które dodały sobie te księgi niekanoniczne i na podstawie tych ksiąg niekanonicznych oparli całą swoją naukę. Wiecie? Potężne kościoły. Powiem wam, że pewna nauka dotycząca czyśćca jest wzięta z ksiąg machabejskich, które nie są kanoniczne. W księgach kanonicznych nie ma nigdzie na temat czyśćca. A więc zobaczmy, jak można najprzeróżniejsze rzeczy stwarzać dotyczące nauki, zaufania i wiary, odchodząc nieco, troszeczkę. Kochani, wspomniane jest w księdze Judy prorokowanie Henocha. No i słuchajcie, skoro Juda cytuje Henocha, no to trzeba by tą księgę Henocha znaleźć i ją sobie przeczytać. No i ja znalazłem, w internecie znalazłem, tak kopałem archeologicznie i przeczytałem ją sobie. I nie poczułem żadnego natchnienia. Oprócz tego fragmentu, który Juda cytuje. A dlaczego Juda go zacytował? Dlatego, że Duch Święty tak mu kazał. A więc co było natchnione, zostało w Piśmie Świętym umieszczone. A co nie było natchnione, pozostało sobie w tej księdze. A więc wiedzmy, że to Bóg sprawił, że te księgi zostały wybrane, a nie inne. Dlaczego o tym dzisiaj mówimy? Dlatego, że ważne zagadnienie się wydarzyło. Ważna okoliczność jest. Jezus Chrystus zmartwychwstał. A więc my musimy oprzeć się całkowicie na Jego zmartwychwstaniu. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale 19 i 20, do 21 wersetu czytamy, mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a my dobrze czynimy, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, wiedzcie to, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Widzimy, jak Słowo Boże określa dokładnie to, co
w słowach proroczych jest wypowiadane. Duch Święty prowadzi, Duch Święty wszystko kieruje i dlatego to, co Duch Święty wcześniej podyktował dla tych, którzy prorokowali, zostało to zapisane w Piśmie Świętym, to ten sam Duch Święty i dzisiaj dyktuje. Dlatego Duch Święty nie mógł wcześniej mieć inne zdanie, a teraz, kiedy przez kogoś podaje prorocze słowo, to ma inne zdanie. Wiecie, w tym świecie dość popularne się stało powiedzenie, że zarzucano pewnemu człowiekowi, że zmienił, że inaczej teraz mówi. No i on, wiecie, co odpowiedział? Popularne to jest. Powiedział tak, to było moje zdanie, więc mogłem je zmienić. Kochani, prawda jest taka, że Duch Święty wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. I cały czas to samo mówi. Ludzie są niedoskonali i raz mówią tak, za chwilę mówią inaczej. Mówią tak, a za chwilę odwołują. Ale nie ma w Słowie Bożym nigdzie takiego fragmentu mówiącego, że Duch Święty tak robi. Duch Święty jak mówił, tak i mówi po dzień dzisiejszy. Dlatego bądźmy czujni i uważajmy, bo naszym obowiązkiem jako wierzących ludzi, naszym obowiązkiem jest studiowanie Słowa Bożego, po drugie nauczanie Słowa Bożego i po trzecie walka o Jego zachowanie. Pamiętajmy, dokładnie pamiętajmy, studiowanie, nauczanie i zachowanie. To są te trzy najważniejsze zagadnienia z naszego życia, które my mamy doglądać w naszym życiu i pilnować. W drugiej Tymoteusza, w drugim rozdziale, w 15 wersecie powiedziane jest tak. Starajcie się usilnie o to, staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Należycie słowo prawdy. Wyćwiczony, nienaganny, należycie wykładający słowo prawdy. A w drugim Tymoteusza, w 4 rozdziale, 2 wersecie jest powiedziane, głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas. Dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Widzimy, nie możemy sobie obojętnie przechodzić obok takiej sytuacji, w których ludzie albo nie wiedzą, jaka jest prawda biblijna, albo mieszają prawdę biblijną. I nieraz, jak zaczynam rozmawiać z ludźmi, to widzę, że ludzie kompletnie nie rozumieją, na czym polega ta biblijna prawda, którą mamy bronić. Zupełnie nie wiem, mieszają wszystko. I jakby od początku trzeba im zwiastować drogę prawdy. Od początku trzeba im tłumaczyć drogę zbawienia. I niektórzy ludzie z tą drogą zbawienia próbują uskuteczniać i wprowadzać najprzeróżniejsze modyfikacje i zmiany. I tak na przykład niektórzy ludzie mówią, że jak raz przyjąłeś Jezusa Chrystusa, raz zostałeś zbawiony, to już do końca świata nic nie musisz robić, nie stracisz tego zbawienia. Czy to jest prawda? No tak, prawda, prawda. To jest prawda, nie stracisz zbawienia, ale musisz zachować pewne warunki, o których Słowo Boże mówi. Musisz sprawować swoje zbawienie i tak dalej. Całą naukę trzeba z Pisma Świętego wyciągnąć, która mówi o tym, w jakich okolicznościach jednak możesz stracić. Nie stracisz zbawienia, jeśli będziesz szedł Bożą drogą, jeśli będziesz za Bogiem podążał. Czytaliśmy na początku, wkradli się, inaczej mówiąc z greckiego tekstu, wśliznęli się. Wśliznęli się pomiędzy was jacyś ludzie. Jacyś ludzie, na których już od początku została wypisana przez Boga kara, sąd.
Chodzi o fałszywych nauczycieli, którzy udają prawdziwych wierzących, wyglądających jak prawdziwi nauczyciele, ale ich pragnieniem jest zwieść Boży lud. To nie są prawdziwi bracia, ale to są odstępcy, fałszywi bracia, pomocnicy szatana, pojawiający się jako podróżujący nauczyciele czy domokrążcy, chodzący od domu do domu albo wchodzący do domu wierzących ludzi, aby zamieszać w głowie prawdę Bożą. Jeśli jesteś ugruntowany, jeśli, tak jak mówiliśmy, studiujesz Słowo Boże, to Pismo Święte mówi, nikt ciebie nie zwiedzie. Jeśli wierzysz, tak jak przychodzimy na to miejsce w taki dzień jak dzisiaj i mówimy, Chrystus Pan zmartwychwstał, wiecie, co trzeba odpowiedzieć? Prawdziwie zmartwychwstał. I to jest prawda. I my możemy tylko wypowiadać to, ale życiem naszym możemy nie pokazywać tego, że Jezus Chrystus naprawdę jest zmartwychwstały. Co to oznacza, że zostałem na nowo narodzony, więc nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus? Żyjesz czy nie żyjesz? Nie, nie żyję. No i jeśli tylko tyle powiesz, to zrobisz tylko zamieszanie. Ale prawda jest taka, że nie żyję ja, czyli nie pozwalam sobie na łamanie Bożego prawa, bo Chrystus we mnie żyje. I to jest ta podstawa, którą szatan chce ci zabrać, chce ci wykraść. I dlatego będzie posyłać swoich nauczycieli, będzie posyłać swoich fałszywych nauczycieli czy proroków, którzy mają za zadanie ciebie zwieść. Starają się działać bardzo ostrożnie, tacy zwodziciele. I dlatego są bardzo niebezpieczni. Takich ludzi charakteryzują trzy cechy. Bezbożność, nadużywanie łaski oraz zaprzeczanie osobie Chrystusa. Jeśli cokolwiek w rozmowach takich ludzi, bo oni mogą nawet nie określać tego jako nauczanie, czy przyszli, żeby ci coś wytłumaczyć. Oni przyszli porozmawiać, tak po prostu sobie porozmawiać. No porozmawiajmy sobie. Rozmawiamy bardzo dużo o różnych rzeczach, ale bardzo podstępnie może to przejść nasze wszelkie oczekiwania i może zachwiać naszą wiarę i może odciągnąć nas od Boga. Ileż ludzi w tym zgromadzeniu było, zostało zwiedzionych, odciągniętych i pozostawionych na pastwę losu. Kochani, bo szatan, jeśli działa wśród wierzących ludzi, to nie działa po to, żeby stworzyć jakąś inną grupę naprawdę gorąco wierzących ludzi i służących Bogu. Jeśli odciąga od społeczności, jeśli tworzy jakąś grupę niby wierzących ludzi, którzy służą Jezusowi Chrystusowi, to wiecie po co to robi? Żeby tą grupę wkrótce rozwalić na pojedyncze osoby i żeby z tego nic nie pozostało. Czyż nie takie są efekty? Dokładnie tak to wszystko wygląda. Dlatego bądźmy ostrożni, kiedy przychodzą zwodziciele, którzy w najprzeróżniejszy sposób kamuflują się i oszukują. Wyrok na odstępców został wydany już bardzo dawno temu. Wiedzmy o tym, że Słowo Boże nie mówię o odstępcach i o wyroku na odstępcach w czasach ostatecznych. Bo wiecie, prorokował już o nich nawet Henoch. Na samym początku. Jeszcze ani zakonu nie było, jeszcze ani Abrahama nie było, jeszcze nie było narodu izraelskiego, nie było prawa, nie było Mojżesza, nie było innych sług Bożych, jak już proroctwo było odnośnie zwodzicieli. Proroctwo mówiące o sądzie na nich. Jezus także ostrzegał przed zwodzicielami, przed odstępcami. Mateusza 7, rozdział 15, werset mówi tak.
strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. A apostoł Paweł mówi w Dziejach Apostolskich, jest to zapisane, 20 rozdział, 29 i 30 wersety. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzające trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Wiemy, że i w Starym Testamencie, pod sam koniec Piątej Księgi Mojżeszowej, Mojżesz również mówi o tym, ale nie będziemy już tego cytowali. Możecie sami to znaleźć. W jednym z ostatnich rozdziałów Piątej Księgi Mojżeszowej Mojżesz wypowiada podobne słowa, jak tutaj czytaliśmy, co mówi apostoł Paweł. Jak ja odejdę, to wy wszyscy zbłądzicie. Dlaczego tak jest? Bo wierzący człowiek musi cały czas walczyć o wiarę. Nie możesz sobie spokojnie siedzieć. Musisz walczyć o wiarę. Nie obojętnym być, tylko aby przetrwać, ale walczyć, przeciwstawiać się, mieć moc. A moc, wiara przychodzi z czego? W aptece się kupuje? Ze słuchania Słowa Bożego. Więc jeśli nie słuchasz Słowa Bożego, albo mało go słuchasz, a do tego wszystkiego musisz bardzo uważać, żeby nie być zwiedzionym, to wiara twoja i moja nie będzie wzrastać. Absolutnie nie będzie wzrastać. Nie myśl sobie, że nic nie robiąc będziesz mieć taką samą wiarę, jak miałeś ją ileś tam lat temu. Nie ma tak. Kochani, absolutnie nie ma tak. Wiara upada, odchodzi i zaczynamy jej mieć coraz mniej, jeśli nic w tym kierunku nie robimy. A do tego wszystkiego weźmy to sobie do serca i przyjmijmy do wiadomości, że szatan będzie cały czas walczyć, żeby ci tą wiarę zabrać. Dlatego właśnie w obliczu takiego święta, jak jest dzisiaj, ja wzywam każdego z nas, aby zaczął naprawdę walczyć o wiarę. Walczyć, bo taki jest nasz obowiązek. Ostatnią przestrogą, którą o odstępcach czytamy w Słowie Bożym, są słowa apostoła Piotra w drugim liście Piotra, drugi rozdział, może trzeci i 17 werset przeczytamy. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. Lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Bądźmy ostrożni ze wszystkimi wiadomościami, które do nas docierają, bo mogą to być zmyślone opowieści i zmyślone baśnie. 17 werset mówi, ludzie ci to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher. Czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. Dlatego uważajmy, bardzo bądźmy ostrożni. Słowo Boże przedstawia odstępców jako ludzie stojących na ścieżce sądu Bożego. To są ludzie, którzy są na ścieżce sądu Bożego. My nie możemy odstępować ani na prawo, ani na lewo. Tak mówi Słowo Boże. Są oni nazwani przez Słowo Boże świętokradcami. Albo jako ci, którzy nie wielbią Boga. Jeśli człowiek zaczyna świadczyć nieprawdziwie, jeśli człowiek zaczyna świadczyć, a nie jest prawdą to, co mówi, a jest zmyśloną baśnią, albo chce wielbić tylko siebie, a nie Boga, to staje na ścieżce sądu Bożego. I z tym naprawdę musimy być bardzo, ale to bardzo ostrożni. Brak szacunku tych ludzi do Boga objawił się w tym, że przenikali do zborów, aby je zdemoralizować i okraść członków zboru z majątności. To w tamtych czasach biblijnych tak się działo.
Dzisiaj może trochę inaczej to wygląda, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ci ludzie charakteryzują się niepowstrzymanymi chęciami i obrzydliwą niemoralnością. Musimy zdawać sobie z tego sprawę. Ich rozwiązłość opisuje bezwstydny tryb życia ich. Taki sposób, który jest pozbawiony szacunku i nadużywa Bożej łaski przez oddawanie się niemoralności w sposób zupełnie niekontrolowany i otwarty. Ci ludzie, kiedy oddają się nieprawości, kiedy oddają się nieczystości, to robią to jawnie i jeszcze uważają, że mają prawo do tego. Bo każdy człowiek ma prawo, ma prawo. Ja mam prawo być taki, a nie inny. Masz prawo? No masz prawo jak najbardziej. Czyń tak, Słowo Boże mówi, a zostaniesz odcięty. Słowo Boże bardzo wyraźnie wypowiada się na temat nieczystości ludu Bożego. W Rzymian w 6 rozdziale, w 15 wersecie czytamy, cóż wtedy, czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Wolno nam. Wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno. Apostoł Paweł napisał. I możemy dalej nie czytać i robić wszystko, co nam wolno. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Wszystko wolno, ale ja się nie dam niczemu zniewolić. Wolno mi pić, wolno mi palić, wolno mi wszystko. Wszystko mi wolno. Wiecie, bracia i siostry, że mi wszystko wolno? Możecie zapytać, to czemu tego nie robisz? Ano bo nie dam się zniewolić żadnej rzeczy. I dlatego musimy się nauczyć walczyć o wiarę. Walczyć o to, co Słowo Boże nam, do czego Słowo Boże nas wyraźnie zachęca i wzywa. Zapierają się też naszego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Ludzie tacy, którzy chcą grzeszyć w swoim życiu, zapierają się po pierwsze władcy, a po drugie Pana. I w tym greckim fragmencie tego słowa użyte tutaj władca i pan, one są podane jako despotes i kyrios. Despotes, czyli despota. Możemy nie uznać naszego Pana Jezusa Chrystusa, że jest despotą, bo ono ma jakiś taki negatywny wydźwięk, prawda? A to jest dla nas ratunek. I to jest dla nas jedyne wyjście. Poddać się władzy Jezusa Chrystusa. Poddać się władzy, to znaczy uznać, że Jezus Chrystus jest naszym despotą. Ale my mamy na tym świecie negatywne spojrzenia na despotów, bo to są ludzie niesprawiedliwi i krzywdzący innych. Czy Jezus Chrystus jest taką osobą, która jest niesprawiedliwa i krzywdzi innych ludzi? Przenigdy. Przenigdy. Tak jak tu czytaliśmy, że pod zakonem, lecz pod łaską. Czy mamy tak robić? Przenigdy. My jesteśmy ludźmi, którzy poddają się władzy Jezusa Chrystusa całkowicie. Odstępcy natomiast nie uważają Chrystusa za swojego suwerennego władcę. Nie uważają. Do tego wszystkiego nie uważają go za swojego chwalebnego Pana. Bo są występni. Są zainteresowani występkiem. Dzisiaj ludzie na tym świecie, nie mówię chrześcijanie, chociaż wielu z tych ludzi nadal mówi, że są chrześcijanami. Domagają się, żeby wszystkie państwa uznały prawo do aborcji. Żeby to było legalne. Żeby zabijanie było legalne. Legalne. Pismo Święte mówi, zabijaj. Zabijaj.
Ale w którym miejscu Pismo Święte mówi zabijaj? Jak Piotr miał widzenie i opuściło się w takim prześcieradle różne zwierzęta i wtedy jest powiedziane zabijaj i jedz. A wszędzie indziej, gdzie jest powiedziane o zabijaniu, jest powiedziane nie zabijaj. Dlatego musimy się nauczyć tego, co to znaczy walczyć o wiarę i zaufanie mieć do Słowa Bożego. To właśnie odstępcy i fałszywi nauczyciele i fałszywe religie zawsze wypaczają to, co Pismo Święte mówi o Panu Jezusie Chrystusie. Zawsze wypaczają. Zawsze w jakiś tam sposób odstępują od prawdziwej drogi Bożej. Sylwetka odstępcy według tego słowa, które dzisiaj czytaliśmy, wiecie jak wygląda? To jest bezbożnik, rozwiązły, zapiera się Chrystusa, plugawi swoje ciało, gardzi zasadami, depcze chwałę istot niebiańskich, jest piewcą własnych snów, jest bluźniercą, ulega zepsuciu, skory do narzekań, żali się nad własnym losem, zabiegany jest wokół własnych rządz, sypie pustymi pochwałami, gotów jest podziwiać to, co ma pozorną wartość, jest szydercą, wywołuje rozłamy, jest zmysłowy, jest niemający ducha. Tak dużo, a gdzie to się wszystko? No czytaj list Judy. Możesz nawet cały list przeczytać. On ma tylko jeden rozdział. I tyle tam jest wymienione, co przeczytałem. To są odstępcy. Wszyscy, którzy w ten sposób postępują, to są odstępcy. A Bóg w cudowny sposób uwolnił Izraelitów z niewoli egipskiej tylko po to, aby oni czymś się Bogu odwdzięczyli. A czym się odwdzięczyli? Niewiarą, nieufnością, wątpliwościami i odchodzeniem od wiary w Boga, że jest w stanie doprowadzić ich do ziemi obiecanej. Zobaczmy, jak wątpliwości podali to, że Bóg powiedział, że wejdą do ziemi obiecanej. Wywiadowcy przyszli i już nie wierzyli, że Bóg ich wprowadzi tam. Wystarczyło jedno słowo, kilka zdań i już przestali Bogu wierzyć i ufać. I co się stało? Zostali odrzuceni. Posunęli się nawet tak daleko, że oddawali cześć wytopionemu z brązu bóstwu. Jak też szemrali przeciwko Bogu, zamiast oddawać mu cześć. Jednak to pokolenie wyginęło w przeciągu 40 lat wędrówki po pustyni. Wyginęło. Dzisiejsze pokolenie jest jeszcze bardziej zdeprawowane i bezbożne. Apostoł Paweł w Tytusa, pierwszym rozdziale, 15 i 16 wersecie pisze tak. Dla czystych wszystko jest czyste. A dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste. Ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Zwróćmy na tą charakterystykę ludzi, którą opisuje apostoł Paweł. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu światu, światu czasów ostatecznych i zobaczymy, że to słowo się wypełnia. To słowo się wypełnia. A gdzie my jesteśmy? Jako wierzący ludzie. Wierzący. Wiecie, kiedy mówimy wierzący, to słowo jakby pochodzi od wiary. Wierzący to znaczy człowiek, który ma wiarę. Który żyje wiarą. Który autentycznie w tej chwili kieruje się wiarą.
wierzący. Wierzy, wierzy. W wierze trwa. Czy trwasz w wierze? Czy rzeczywiście walczysz o to, żeby ta wiara przenikała do serc ludzi, którzy są wokół ciebie? Musimy być bardzo wyczuleni w czasach ostatecznych. Abyśmy wiarę zachowali, wiedząc, jacy w tych czasach będą ludzie. Zachowaj wiarę, bo czasy są takie, że ludzie będą. 2 Tymoteusza, 3 rozdział od 1 do 4 wersetu przeczytamy na koniec. I ja przeczytam według greckiego Nowego Testamentu, także niektóre słowa będą może wyraziściej podkreślone. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną uciążliwe czasy. W naszym tej Biblii Warszawskiej jest powiedziane trudne czasy. To będą uciążliwe czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, kochający pieniądze, chełpliwi, hardzi, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, nieopanowani, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. I w tym ostatnim słowie możemy wyczuć pewną nutkę takiego zwracania uwagi dla wierzących ludzi. Miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Czy zawsze jesteś skłonny oddać chwałę Bogu? Czy zawsze jesteś skłonny służyć Bogu? Czy zawsze jesteś skłonny walczyć o wiarę? Czy może wygoda tego życia, rozkosz w życiu na tym świecie bierze górę nad tym, że powinniśmy stanąć po stronie Bożej i walczyć o wiarę? Zachować wiarę, walczyć o wiarę. Ja podaję to nam wszystkim, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że Bóg tego od nas dzisiaj domaga się. Duch Święty dosłownie przycisnął mnie. Poczułem takim, jak to w Słowie Bożym jest powiedziane, siadłem zaprawionym goryczą, podnieceniu ducha, a ręka Pana mocno mi zaciążyła. I czułem, że mam obowiązek, aby przekazać nam wszystkim tą prawdę. Abyśmy zadali sobie pytanie, czy walczymy o wiarę w naszych sercach i czy walczymy o wiarę wokół nas. Nie chodzi tu o to, że tak jak uczniowie kiedyś kupili 2 miecze, aby walczyć o wiarę. To nie były potrzebne do walki o wiarę te miecze. Nie musisz gdzieś tam na giełdzie kupować miecz, żeby walczyć o wiarę. Nie musisz kupować pistoletu czy karabinu, żeby walczyć o wiarę. Walka o wiarę toczy się w duchu. I szatan robi wszystko, żebyś nie miał wiary. Kiedyś, wiecie, taka gra była, dzieci się bawiły. Skuś baba na dziada. Jak baba nie skusi, to dziad ją udusi. To jest praca, którą wykonuje diabeł nad tobą i nade mną. Będzie cię namawiać, żebyś nie bronił wiary. Cóż, wystarczy, że sam masz wiarę. Ale jak nie będzie wokół ciebie ludzi wspierających cię w wierze, to znajdziesz się na śmietniku wydarzeń historycznych. Taka jest prawda.
I my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie wolno nam nie walczyć. Po prostu nie możesz nie walczyć. Dlatego walcz. Walcz. Nie jak kiedyś krzyżacy walczyli o wiarę, ale ty wiesz, jak masz walczyć. Słowo Boże uściśla to bardzo dokładnie i pokazuje, jak masz reagować na niewiarę, która jest wokół ciebie. Jak masz reagować na upadającą wiarę w twoim sercu. Czy wiesz, co masz robić, jak czujesz, że tracisz wiarę? Czy wiesz, co masz robić? No oczywiście trzeba załamywać ręce, ojej, 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 ojej. Wiary nie mam, oj, nie mam wiary, oj, nie mam wiary. I to już wystarczy. Wiesz, jak się walczy o wiarę? Wiele modlitwy, Słowo Boże mówi, to co? Wiele siły. Inaczej powiem. Wiele modlitwy, wiele wiary. Jak będziesz wkorzeniony, ugruntowany na Słowie Bożym, to wiara w tobie będzie wzbudzana. Jak zasiejesz ziarno w glebę, to ono wykiełkuje. Chyba, że jest to sztuczne ziarno wyprodukowane przez ludzi z plastiku. To akurat dla Roberta plastik się przydał, ale jako ziarno to myślę, że raczej nie. Ale tam nie ma nic rosnąć. To ma po prostu podtrzymywać szkielet człowieka. Dlatego weźmy to sobie do serca. Ziarno musi być Boże. Rzucone w glebę. Musi rosnąć. Nie rzucić ziarna, nic nie wyrośnie. Oczywiście inne czynniki muszą się też przyczynić do tego, ale wiedz, że Bóg uczyni wszystko ze swojej strony, aby to urosło. Tylko ty zrób, co do ciebie należy. Zrób porządek ze swoją glebą i postaraj się o to, żeby zasiane było ziarno. Słowo Boże. Słowo Boże. Słowo Boże! Mówię. I to jest ta prawda, która powinna nas przenikać. Niech nas wszystkich Bóg w tym obficie błogosławi. Dlatego, że myślę, że kiedy wypowiadamy słowa dotyczące zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, musi być w tym dużo wiary i pewności. Chrystus Pan zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Bądźmy tego pewni, jak to, że dzisiaj jesteśmy na tym miejscu obecni. Chrystus Pan zmartwychwstał. Żyjmy tym i niech ta wiara rozlewa się po sercach naszych i dosięga innych ludzi. Amen? Amen. Kochani, ja chciałbym teraz też poprosić grupę uwielbiającą. Będziemy na chwałę Pana naszego śpiewać pieśń. I w czasie śpiewania tej pieśni zbierzemy dobrowolną ofiarę. Chcemy też dać czekoladki urodzinowe. Tu jest sporo zaległości, więc dlatego dla Eli Wegery i Adriana zaległe. I teraz chciałbym dać też Krzysztof Hordejuk, Iza Hordejuk, Lilianna Hordejuk i Oskar. I jeszcze, jeśli znasz taką osobę, Eliana Sawczuk. To jej córka. Kochani, teraz śpiewajmy. Powstańmy, śpiewajmy na Bożą chwałę i zbierzemy dobrowolną ofiarę. Pamiętajmy, środkowy rząd siedzi. I będzie modlitwa. Pamiętaj. Zmartwychwstał Pan. Zwycięstwa chwało niebo brzmi. Któż tak jak On? Majestat.
jesteś naszym Panem i Władcą, jesteś Królem i Tobie się kłaniamy, Boże. Jesteśmy Ci wdzięczni za Twojego Syna, za Baranka Bożego, który zmartwychwstał, który dał nam życie, który przyjął na siebie wszystkie nasze brudy i wszystkie nasze grzechy. Dziękujemy Ci, Boże, jesteś piękny, cudowny, wspaniały i żyjesz, Panie. Grób został pusty, nie ma Ciebie w grobie, bo Ty jesteś po prawicy Boga Ojca i Ty orędujesz za nami i Ty, Panie, wstawiasz się w westchnieniach, w modlitwach naszych, Panie. Dziękujemy Ci za to, że możemy przychodzić tu na to miejsce, że możemy Ci uwielbienie przynosić, że możemy słuchać Twojego świętego słowa, które będzie budzić w nas wiarę, które będzie budować tą wiarę, bo potrzebujemy tego, tak jak Ty o tym nam mówisz, Panie, i przypominasz. Dziękujemy Ci, Boże nasz, że możemy przed Twój tron przynosić właśnie nasze wszystkie westchnienia, nasze dziękczynienia i nasze prośby. Panie nasz i Boże, prosimy Cię o siostrę Izę, która ma mieć operację barku. Prosimy Cię, Boże, by ona woła też do Ciebie. I prosimy Cię, abyś Ty, Panie Boże, pobłogosławił, ażebyś Ty, Panie, podniósł, ażebyś Ty, Panie Boże, dał jej swoje uzdrowienie. Dotknij się swoją ręką, Panie, tych lekarzy, którzy będą tą operację przeprowadzać. Dotknij się jej ciała, które ma też w innych miejscach choroby. Prosimy Cię o naszą siostrę Izę. Prosimy Cię też o naszych pastorów, o przyjaciół pastorów, brata Tomasza i jego żonę Beatę. Oni są chorzy, Panie nasz, ale Ty o tym wszystko wiesz. Ty wiesz, Panie Boże, że Twoje słowo ich uzdrowi, że oni przychodzą do Ciebie i my razem z nimi. I prosimy Cię, Panie Boże, abyś ich wzmocnił, abyś usunął wszelką słabość, abyś usunął wszelką chorobę, aby mogli, Panie Boże, funkcjonować, aby mogli być całkowicie wolni. Święty jesteś, Panie Król, i dlatego do Ciebie przychodzimy. Prosimy Cię, Panie, o Nikolę. Prosimy Cię o córkę naszych braterstwa. Święty, jedyny Boże, Ty masz moc uzdrowienia i dlatego przychodzimy do Ciebie z wiarą. Panie, że to dziecko uzdrowisz całkowicie, że zabierzesz wszystkie objawy, że zabierzesz wszystko, co zanieczyszcza jej ciało, zabierzesz wszystko, co jej utrudnia życie. Halleluja, chwała Ci, Panie. Twoja jest moc i Twoje zwycięstwo nad wszelką chorobą. Dziękujemy Ci, Boże, że możemy przychodzić i w imieniu Jezusa Chrystusa prosić o uzdrowienie dla wszystkich tych, którzy Tobie ufają. I ja Ciebie proszę o Romana i o Radka, którzy wybierają się w podróż. I ja Ciebie proszę, Panie Boże, ażebyś Ty ich błogosławił, ażebyś Ty dał im bezpieczną drogę, bezpieczny pobyt tam, dokąd się udają. I abyś dał im, Panie Boże, szczęśliwe wyjście i wejście, Panie. Dziękujemy Ci za to nabożeństwo, Panie, za to świąteczne nabożeństwo, bo cieszymy się, że Ty, Jezu, zmartwychwstałeś, że Ty prawdziwie zmartwychwstałeś i jesteś Bogiem, który zgromił diabła, zgromił wszelkie moce diabelskie i że teraz możemy w naszych rodzinach cieszyć się, Panie Boże, Twoją świętą obecnością. Dziękujemy Ci, Panie, też za nasz Kościół w Styżyńcu, za to, że Ty, Panie Boże, go prowadzisz, że to Ty, Panie Boże, chciałeś, aby on powstał i że to Ty, Panie Boże, zadbasz o wszystko w tym Kościele. Wierzymy, że Ty wzbudzisz wszystkie finanse, które są nam na ten moment potrzebne. Chwała Tobie, Panie, błogosław nas, kiedy będziemy się udawać do naszych domów i daj nam, Panie, czas, w którym będziemy przy stołach naszych wspominać Twoje zwycięstwo. Halleluja, amen. Amen. Zapraszam serdecznie na jutrzejsze nabożeństwo do Międzylesia.